Dzień dobry, witam w kolejnym, czyli drugim już odcinku przedpremierowo nadal z gry Metro. W poprzednim odcinku nic w sumie za bardzo się nie wydarzyło, oprócz tego, że skinęliśmy dwa razy i to nie, że zrelamiłem czy coś, tylko fabularnie. Teraz właśnie jesteśmy w takim stanie prawie grobowym. Mam nadzieję, że nasz bohater zaraz się tu jakoś opatrzy, wyciągnie tą kulę, czy cokolwiek tam żeśmy dostali na klatę. O proszę, już coś mamy. Co on to podniósł? Apteczka, no i fajnie. Taki jeszcze mocno tutorialowy. Tam są apteczki. Dobra, nie ma to jak sobie dupnąć apteczką w klatę i wszystko już jest ok. Dobra. Przytrzyjmy sobie maskę. Może jeszcze raz. Dobra, te dziury nie schodzą. Dziwne w sumie. O, tu znowu żeśmy udupili. Trzeba będzie nawet jakiś szczegółów tutaj pilnować właśnie, jak zapewnienie sobie lepszej widoczności. No. Czemu nie mogę tu normalnie wskoczyć? Nie wiem. No dosyć liniowy ten początek, nie da się ukryć. Potem rzekomo ma być niby bardziej otwarte, ale zobaczymy. Odpal latarę, nie mogę? Nie mogę. Są tam jakieś ziomeczki? Na pewno jest szczur jakiś zabity. Tak, rozumiem, że my mamy tutaj misję, aby naszą żoneczkę. Sam zapalę świat, nie mogę? A, ja nie mam rzeczy. Za bardzo, widzę. Nie, dobra, zżartowałem, schowaj żeż to. Dobra, tu mamy apteczkę, do góry nic nie mamy, tu mamy ten, a tutaj mamy tylko zapalarę, broni żadnych nie mamy. Dobra, to idziemy na YOLO. Jakieś żołnierze są. Z żołnierzami nie do końca chcemy walczyć. Fuck, chyba nas coś usłyszał. No ale dobra, żeśmy już spierdzili, on idzie tu? Nie wiem, czy idzie. Tu możemy wyjść. Attention! The turntable is switching on. Jakim cudem oni mnie nie zauważyli, nie mam zielonego pojęcia, ale dobra, spadam w drugą stronę. I tym cudeńkiem właśnie będziemy podróżować później. No ale nie wiem, musimy ich tu chyba wszystkich wybić, iść po tych naszych z metra, żeby nam pomogli. Nie wiem. Wiem, że musimy naszą żonę na pewno tutaj odnaleźć gdzieś. Dobra. Fajna animacja, fajne smaczki. Now listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Understand. Animals. How can it? What can I do? Jermak. Tego też nie znam. The mutant? The watchman! Właśnie, on nie mówi. Możliwe, że to jest jakoś popularnie wytłumaczone, bo on pokazywał po prostu, nie? Miałem to sprawdzić między odcinkami, ale puściłem od razu sobie nagranie kolejnego. Może on coś zrobi, po prostu nie mówi. Bo jak skacze, mimo wszystko dźwięk wydaje. Nie wiem.
took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. To jest jakiś ważny człowiek chyba. Ale czemu mi pomaga? You'd better not walk into the light. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Okay. A jak mam tego zioma ominąć? Co oni są, kuźwa, ślepi? Nie wiem, dobra, spadamy stąd. Jakieś dziwne ruskie rzeczy tu się dzieją. Tam jest jeden żołnierz, tu jest drugi. Nie działa ta latarka chyba dalej. Ja nie mam za bardzo też się czym z nimi strzelać, nie? Co muszę zrobić? Jak mam wstać? Dobra, sam wstał. My gnojem tu o ten. A, on miał tylko jakieś narzędzia. Dobra, ten dziadek się już tu teleportował. Kto to w ogóle jest? Jakiś magik pieprzony. Dobra, no. A, odwróć jego uwagę, czym go mam? Gdzie są jakieś... O, tu są jakieś bez kitu. No to odwróciliśmy jego uwagę. Nieźle. Próbuję coś z tej mapki rozczytać, bo... Mniej więcej znam układ tego, jak to w metrze wyglądało. Da się to... Co robi przytrzymaj? No, przytrzymaj to zładowanie chyba. Dobra, wiem, że tu mamy śmieci na pewno. Nie mam zielonego pojęcia, jak działają dalej te puszki. Gdzie teraz? O, on tu drzwi nam otworzy, dobra. Czemu nie mogę tak wejść po prostu? Troszkę z dupy zrobili. O, słyszę mnie naszą tą. Żoneczkę. Chociaż nie wiem, czy ta nie jest lepsza. Czekam, aż pogadają? Dobra, jolo. Odznaka Huntera to na samym początku książki pierwszej części żeśmy dostali.
Tak się w sumie zaczęła przygoda. Co są za lampki? Są chyba inne właśnie ten. Polska chyba tam nawet jest. Bez kitu. Ładne tekstury. O, bez kitu. Dobra, nie strzelaj do niego. Kuźwa, alarm. Aha, najpierw ten. O, to dziadek. Dobra, idź, idź, idź. Go, go, go. Ale najpierw ten, ta syrena zawyła, a potem on się dopiero rzucił, żeby włączyć ten alarm? Dziwne to jakieś było. Jak ten dziadek przeżywa? Who are you? I'm trying to follow Jeremek, the train engineer. Run now! Just get to that hangar and then God willing, I'll get you out of here. Dobra, otwieraj, spadamy. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? I had... I guess I'll tell you later. I hope. Be careful. Pomiałem. W książkach bardzo dużo właśnie było o śnie. W sensie coś tam się nam śniło bohaterowi i właśnie to były jakieś takie sny prorocze, może nawet nie prorocze, tylko czujnik światła na zegarku. Włącz gdy co? Kurczę, nie przeczytam. Jest to jakiś ten odpowiedzi, czy o jest to urządzenie pokazuje jak łatwo cię dostrzec. To jest godzina na twoim zegarku. Może się ciemno i jaka przedsiębiorczość. To jest ta pompka, ale nie wiem do czego ta pompka jest. Oho, dobra, spadamy. Wspinaj się, gościu. Jak ja mam tam wejść? To chyba nie mogę wejść. No w sumie... Albo nie muszę. Dobra, wojna. Gdzie to jest jakiś ten wskaźnik? Nie mam naboi. 9 naboi tylko. Sobie nie postrzelam za bardzo. Już apteczka? Nie wiem, czy on ma lepszy ten karabin, nieważne. Czyjś. Tu? Lol. Gliczuje się chyba ta gra troszkę. Filtr się kończy. Nie wiem jeszcze, jak to działa do końca, ale... A kółkiem się zbiera naboje, dobre. Gdzie oni są do cholery? A jest bez kitu jakaś lampka. Teraz ją zauważyłem.
Gdzie jest jego plecak? Jak ta lampka się świeci, to my rzekomo widzą, tak? Dobra, tu mamy trochę... O, teraz ktoś... Ktoś gdzieś coś... Nie mogę tu przejść, żeby ich tak po prostu. Dobra. Ej, no bez jaj. Tam jest knojek. Fajnie by było z nich zlutować. No bo... Oje, kurwa mać. Łatwo zginąć jest. Ale to celowanie naprawdę jest strasznie, strasznie, strasznie mało na czułość. Albo mi się wydaje. Już? Wczytało? Przytrzymaj kwadrat. Dobra, jedziemy dalej. Nie włączaj latarki, dobra. Dzięki za info, mordo. Kuźwa, oni się wracają chyba. Dobra, nieważne. Nie chcę mi się z nimi strzelać znowu. Dobra, maska off. Nie do końca jeszcze te systemy rozumiem tutaj z czasem i tak dalej. O nie! Zaświeciłem latarkę, żeby sprawdzić, czy on to zauważy i faktycznie zauważają. Pojebany? Tam górę chyba styk. Aha, nie mam naboi. Super. Jak on dostał? Nie jestem w stanie tego przeżyć. No, nie ma opcji nawet, żebym to przeżył. Głupotę zrobiłem. No dobra, no póki co się bawimy, nie? Zaraz zaczniemy grać na poważnie. Mockba. Jesteśmy w Mockbie. Dobra, co? Now to find co? Kurde, oni mnie od razu widzą? Nie mogę tu przejść. Po co to otwierasz? Nie możesz tu przejść. Tam jest u góry gnojek. Zeskoczył jeden. Już zginąłem? Ja pierdzielę, to będzie trudniejsze niż myślałem. Chciałbym powiedzieć, że to się wytnie, ale... No znacie mój sposób nagrywania i wiecie, że tego się nie wytnie. Holy shit. Co ja mam zrobić? A, Jermaka mamy znaleźć. O Jezus, tu...
No właśnie, czemu ja miałem tą ubraną? Tam niby jest jakiś kolo. W sumie nie wiem, czy mam iść w tę stronę, czy w tą. Schodź tutaj może. Nadal będziemy troszkę mniej widoczni. 9 naboi. Group A, report your status. Group B, continue patrolling the courtyard in the generator room. Group A, check the wind turbine zone. Communications were lost there. Damn, how many guards do they have? O dobra, jest ten Yermark tu gdzieś. Tylko jak ja mam przejść tam na drugą stronę? Muszę chyba tu górą przejść. Kurde. Ziom, no nie widzisz mnie. O co chodzi w tej grze? Ziomki się centralnie na mnie gapią. Może to przez to, że kliknąłem ten normala, nie? Ale mam jeszcze drugą broń. O panie. Nie no, ogólnie oni mocno biją, ale mam słabą inteligencję, bo zauważcie, że stało przy mnie dwóch typa. Jeden się na mnie gapił. Niby mnie zauważył. Zaczął drzeć mordę. Jakby to delikatnie powiedzieć, zero efektu, nie? Tych wyeliminowałem? Chyba te. Czy jakoś tędy przyszedłem? Nie. Dobra, nieważne. Już se poszli? Ja mam tą puszkę przecież, nie? Gdzie to sprawdzić? Check every suspicious. Am I glad to see you here? Dobra, mamy gnidę. O, to też nagle się tu teleportowało. Alright. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and switch the turntable mechanism. W sumie nie zbadałem całej tej lokacji. Ale widzę, że chyba żadna strata. Ty, tam ma jakiś laser w ogóle na broni. A ja nie mam broni, ty. Koleżanko, czekaj, bo ja broni nie mam. Ty, nie mogę broni wyciągnąć, co jest? No do rzucenia wabiki, a tak wręcz tego też nie mogę użyć. Kolejna broń. Ty, no nie mogę ten. Nie mogę nic zrobić teraz. Mogę kucać i skakać i tyle.
Halo? Jestem tu na przynętę. Halo? Czemu nie mogę tej broni wyciągnąć? Wkurza mnie to. Menu mi też nie działa. A widzę, że ona sobie chyba raczej nie poradzi. No, chyba muszę zginąć. Coś tu się jeszcze gliczuje, ta gra. Chyba, że muszę tu wejść. Dobra. Z ręki się nie da ich zabić. Ale coś tu się mocno pogliczowało. O, jeszcze żyłem. Też nieźle. Mam nadzieję, że mi wczyta normalnie tego save'a, nie? Jak mi wczyta taki zgliczowany, że faktycznie nie mam broni, to... Kiepska sytuacja. No ty se jaja robisz. No to no, teraz wiemy jak to zrobić. Po prostu wpierdzielamy się na pełnej i oni nic nie widzą, nie? Bo to są jakieś ślepe pipki. Dobra, jednak widzą, ale to mało istotne. Dobra. I tyle chyba. Znaczy są tam jeszcze inni, ale... No chyba... Chyba se jaja za mnie teraz robisz. No, następny sobie jaja robi. O Jezus, tu jak się wchodzi w to, to w ogóle, patrzcie to. Zium, 5 FPS-ów. Dobra, już. Tam gdzieś jest jakiś menel. Ja go ani nie widzę, ani nic. Widzicie to? Nie powinna ta gra tak chodzić. Koniec naboi. Nie, nie gin, nie gin, nie gin. Nie gin. Dobra, czy to był ostatni? Nie był ostatni. Tu jest jeszcze dwóch i koniec. Nie, jeszcze jeden. No chyba se jaja robisz, ostatni mnie zabił. O, Miki. Za dużo czasu straciłem w tym jednym miejscu bez kitu. O Boże, o Boże. 9 naboi i tyle. Taka sytuacja. Tego by można było zejść, wyeliminować, ale nie chce mi się tam iść. Więc tamten niech sobie pójdzie. Nie, po prostu może zrobię...
my balls, I guess. Nie, nie o to mi chodziło, Jezus Maryja. Ten śmieć tam cały czas siedzi, ale... Pozwól tę maskę, wyłącz tę maskę, wyłącz tą latarkę, wyłącz wszystko. Mordo. Może oni mnie nie zobaczą? Ta, to są chyba ślepe pipki. Hey. That's suspicious. What? Dobra, chyba znalazłem sposób na tą grę. Trochę dziwne, ale... Ale działa. Patrzcie, to wróg, nie? Jestem 2 cm od niego i nic się nie dzieje. Jaki bullshit. I'm fine, thank you. All right. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. We should be ready now. Dobra, chodźmy do góry, przejdźmy to szybko. Mnie to drażni normalnie. Oj, teraz mam broń. Czyli tam ewidentnie się coś wcześniej skliczowało. Dobra, mamy to. Kurde, takim ciągłym tym nie mogę strzelać, bo... No nie mam aż tyle nabojów. Dobra, ten skinął też. Tylko że ja już nie mam właśnie... O, mam już. Z powrotem, dobra, nieważne. Headshot. Jeszcze jeden gdzieś jest. Dobra, mam tyknoi, ale teraz szybko ammo potrzebuję. To co tam potrzebujesz? Włącz obwodnicę. Dobra, tu się włącza obwodnicę. Ty nie mogłeś tego zrobić? Tam są jakieś gnojki. Czemu mi auto-aim tam gdzieś jakiegoś typa namierza, którego nie ma? A jest tam jakiś... Dobra, dostaw głowę. Oh, fuck my life. Co jest grane? Co się tu dzieje? Kniże, chłopie. Gdzie?
Dobra. Zbity. Zachodzimy na pociąg? Nie? No i ta laska tylko widzi, że FPS mi spadają. Dobra, bo ciuchcia nam ucieka. Co tak wolno szedł? Ktoś to musi kulkę dostać, jak nic. Co tu się odpierdziela w tej grze? Down this road. The road is fine. At least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess. And I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to this misunderstanding. Well, I fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are with us. The order leaves no one behind. All right, Spartans. Throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch them there. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Mm-hmm. No nie żarty, że to jakaś strzelanina będzie. Fuck my life. Oh, fuck!
Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, okay, we'll stop it. But I must warn you, our brakes are not in great condition. I co teraz? Finally some good sense. Now, keep riding to a stop. Well, grenades will barely scratch their paint, so... How about from the inside? Not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom will do it. Why Artyom? Because he started it all, and he better do something about it. Artyom, leap over as soon as we slow down. I will distract him in the meantime. No, ten teściut nas chyba tak średnio lubi. Tom wrzucić. Chyba w tę stronę musimy iść. Tak mi się wydaje coś. Przejść. O, mogę, dobra. Coś przez chwilę nie mogłem przejść. Ale oni chyba średnio żartują, co? Dawaj, zabijaj ich tu wszystkich, kurde, sam zaraz ginę. Ja pierdolę, już ginę. Dobra, weź łataj tą maskę, nie? Dobra, ale no boi, nie ma mordo. Co za śmieć? Dobra, my chyba też musimy tak skoczyć. Skąd on zna taki hamulec w ogóle? Jeszcze raz w życiu pociąg widzi na oczy. Jolo. Ale to zaraz wybuchnie, ty. Dawaj, wciągaj, przyspieszaj, szybko, mordo. Aha, coś słabe tam wybuch. No, troszkę lepiej. Exo.
Rodus. Taka trocheczka wpadła. Now we are not just traitors. We are honest to God enemy saboteurs. Brawo ty. Dobra, moi drodzy, niech to się już jakoś tutaj uspokoi. Kończy się ten odcinek. The thing is, they are all in the green, as if they're in a conspiracy. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much. The guys are all confused as to what to do next. And I'm just waiting for answers. And hoping the commander, whom until recently I trusted implicitly, is going to be extremely persuasive in his reasoning. No dobra, moi drodzy, to będzie koniec już. To, co się będzie działo w kolejnym odcinku, to zobaczycie już jutro. 100 km od Moskwy, to nie wiem, co to może być. Ciężko przeczytać, kurczę, na tej cyrylicy. Bo do tych wszystkich ludzi, którzy żeśmy zostawili w metrze, to nie wiem, co się z nimi stanie. No, mało istotna nasza przygoda. Troszkę inaczej się tutaj będzie prezentowała. Do usłyszenia. Hej, hej.